Siemanko, Dyszka z tej strony, a tutaj saszetkowy typ. No i lecimy z meczem drugim, po przegranym z Meksykiem 1-0, oczywiście w saszetkowym typie. Zaczynamy mecz z Arabią Saudyjską 26 listopada 2022 roku. No i zaczynamy pierwszą połowę. Otwieram saszetkę. Jeżeli będzie gracz z Arabii, no to będzie 1-0. Jeżeli trafi gracz z Polski, no to oczywiście my obejmujemy prowadzenie w pierwszej połowie. No i zobaczymy. Zobaczymy, lecimy. Może będzie remis, może przegramy. Wszystko się za chwileczkę okaże. Thorgan Hazard z Belgii. Bardzo fajna karta. Kamerun. Mamy tutaj Crest. Fajnie, że kolejne logo, ale jak na razie nie mamy żadnego polskiego zawodnika. Jest i Maroko. Także gramy 20 minuta, 30. USA, Chorwacja, Korea, Serbia, Belgia. Ok, do pierwszej połowy 0-0. W pierwszych 45 minutach jest 0-0. No i zaczynamy bardzo szybko drugą połowę. Otwieram drugą saszetkę i dowiemy się zaraz, czy kto wygra ten mecz, albo może nikt go nie wygra. Cholerka wie. Ok, na Titanie trafią tutaj zawodnika z Gany. Kolejny gracz z Gany. Ok. Katar, gracz z Francji, oczywiście jest to Griezmann, poniekąd jakiś faworyt też Francja. Mamy Australię, no i trzy karty, mamy tutaj bramkarza, pomocnika i tego. Dobra, zobaczmy bramkarza. O nie, 1-0, wychodzą na prowadzenie. Brazylia, no i Argentyna, tutaj zawodnik Martinez, no i co? Przegrywamy ponownie 1-0 z Arabią Saudyjską. W drugiej połowie strzelili nam na 1-0 w ostatnich dokładnie minutach, no i przegrywamy. Przegrywamy, no i mecz tak naprawdę o nic. Zagramy z Argentyną, no i zapraszam do kolejnego materiału, i gdzie otworzę kolejne dwie saszetki. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!